To już pewne, w kolejowym rozkładzie jazdy pojawi się stacja Bełchatów, o co zabiegała prezydent Mariola Czechowska. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe podpisała umowę na projekt przebudowy linii kolejowej Piotrków Trybunalski Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa. Warte 15,5 miliona złotych prace projektowe sfinansuje rząd w ramach programu Kolej Plus. Dokumentacja ma być gotowa w pierwszym kwartale 2026 roku, sama przebudowa zaś ma ruszyć w roku 2027. Mamy dobrą wiadomość dla bełchatowian marzących o własnym M. Za kilka dni ruszy nabór wniosków o mieszkania, które powstaną w nowym bloku BTBS-u przy ulicy Czaplinieckiej. Gorąco zachęcamy wszystkich do tego, aby od 7 sierpnia składali swoje podania, swoje wnioski właśnie w ramach tego naboru. Wnioski o mieszkanie będzie można składać do 18 sierpnia. Dokumenty przyjmowane będą w siedzibie BTBS-u przy ulicy Fabrycznej. Wakacje to dla uczniów czas wypoczynku, w tym czasie jednak w szkołach i przedszkolach wiele się dzieje. W każdej z miejskich placówek wymieniane jest właśnie oświetlenie. Zajmujemy się wymianą oświetlenia w tej placówce, jak i innych na terenie miasta Bełchatowa, co pozwoli i wpłynie na pewno na energooszczędność, przełoży się to na rachunku za energię elektryczną. Modernizacja oświetlenia w miejskich placówkach oświatowych kosztować będzie ponad 3 300 000 zł. Na realizację tego zadania miasto pozyskało środki z Rządowego Funduszu Polski Ład 2. Trwa remont boiska za halą Energia, z którego na co dzień korzystają uczniowie jedynki. To jedna z trzech dużych inwestycji, które w tym roku prowadzi Miejskie Centrum Sportu. Oprócz wybudowania nowego boiska, wykonawca przeprowadzi kompleksową renowację bieżni oraz boiska dodatkowego do koszykówki. Wszystkie prace mają zakończyć się we wrześniu. Całość kosztować będzie nieco ponad 1 200 000 zł. Pozyskane przez prezydent Mariolę Czechowską dofinansowanie w ramach programu Sportowa Polska to niemal 300 000 zł. To już pewne, w Mickiewiczu powstaną o 2 klasy pierwsze więcej niż pierwotnie planowano. Za nami kolejna rekrutacja, która potwierdziła bardzo duże zainteresowanie uczniów ofertą trzeciego liceum ogólnokształcącego. Zamiast planowanych pierwotnie 5 klas, powstanie ich 7. No, pani prezydent pozytywnie zaopiniowała wniosek szkoły w tym zakresie. Od września naukę w miejskim liceum rozpocznie 175 nowych uczniów. Uczyć się będą w 7 klasach. Do której klasy się dostałaś? Do psychologiczno-społecznej. Czemu akurat tam? Jakoś mnie zaciekawił ten kierunek i stwierdziłam, że pójdę na niego. Spodziewałam się, że osoby będą fajne. Mam nadzieję, znam jedną osobę i się fajna wydaje, więc mam nadzieję, że reszta też będzie taka. Też chodziłam do Mickiewicza, tak? Tylko że x lat temu jeszcze, jak było tam na koło stadionu. No ja byłam osobiście zadowolona, tak? Myślę, że córka też będzie zadowolona. Młodzież, która chciałaby dołączyć do społeczności Mickiewicza, nadal ma taką szansę. Jest jeszcze kilka wolnych miejsc w klasie ratownictwa medycznego. Szczegółowe informacje można uzyskać bezpośrednio w szkole. Trwa remont głównego wejścia do Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki 1. Chodzi o dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Modernizacja będzie polegała właśnie na wymianie nawierzchni schodów oraz wymianie nawierzchni podjazdu, wymianie balustrad, no i takich kosmetycznych zmian poprawiających wizualizację budynku. Remont wejścia głównego potrwa do końca sierpnia. W tym czasie do budynku można wejść od strony urzędowego parkingu, czyli od ulicy Mielczarskiego. Na zaproszenie prezydent Marioli Czechowskiej do Bełchatowa przyjechała młodzież z partnerskich Južnoukrajinska i z Wiachela. Dzieci spędzają czas podczas różnych aktywności. Są to zarówno zajęcia integracyjne z dziećmi z Bełchatowa, ale także zajęcia sportowe, wycieczki czy zwiedzanie naszych obiektów, takich jak Giganty Mocy czy Muzeum Regionalne. Bardzo mi się podoba przyroda, mamy wycieczki, robiliśmy koktajle, byliśmy w szkole i robiliśmy magnesy. Robić magnesy. Musi dużo bohatych ekskursji. Bełchatów to bardzo ładne miasto z bardzo ładną architekturą. Gramy w różne gry, uprawiamy sporty, także te wodne. Mamy dużo wycieczek.
Wszystkie ekskursje. Dzieci, które tu przyjechały, to dzieci żołnierzy walczących o niepodległość Ukrainy. Ta wycieczka to dla nich możliwość choć chwilowego odpoczynku od tego, co się teraz dzieje na Ukrainie. Także jeszcze raz bardzo dziękuję. Dużo dziękuję. Wizytę dzieci z Ukrainy miasto zrealizowało wspólnie z bełchatowskim oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża. Blisko 100 zawodników, rywalizacja o każdą setną sekundę i niesamowita atmosfera. Tak wyglądał finał Nie pompujesz, nie jedziesz, który minionej soboty odbył się na miejskim pumptracku. Bełchatów może szczycić się tym, że przyjechali tutaj najlepsi w Polsce zawodnicy ekstremalnej jazdy na rowerze, także jest się czym pochwalić. Do rywalizacji stanęli nie tylko doświadczeni zawodnicy, ale również amatorzy. Czym dla ciebie jest ten sport? Dlaczego go uprawiasz? Czego lubisz? Bo sprawia mi radość. Sprawia mi radość, daje adrenalinę. No i ogólnie to lubię robić. Jest on interesujący i jest w nim dużo adrenaliny. A nie boisz się? Nie. Wszystkim zawodnikom dziękujemy za ogromne emocje, jakich nam dostarczyli, a zwycięzcom gratulujemy. Wyniki tegorocznego cyklu Nie pompujesz, nie jedziesz znajdziecie na miejskiej stronie bełchatów.pl. Miejska potańcówka to nowa propozycja dla kochających taniec i muzykę na żywo. Do wspólnej zabawy prezydent Mariola Czechowska zaprasza w najbliższą sobotę do parku imienia Markiewicza w Grocholicach. Ta potańcówka na świeżym powietrzu, w pięknej scenerii, ozdobiona lampionami, światełkami, przy muzyce na żywo, później DJ, także będzie można wspólnie spędzić czas, potańczyć, zintegrować się i myślę, że jest to dobra propozycja na wakacje. Miejska potańcówka pod chmurką rozpocznie się o godzinie 20:00, zabawa potrwa 3 godziny. O 23:00 będzie zaś można skorzystać z powrotnej MZ-ki, która do Bełchatowa wyruszy z ulicy Częstochowskiej. Rodzinna zabawa w piknikowej atmosferze to znak rozpoznawczy osiedlowego lata w mieście. W najbliższą niedzielę 30 lipca zapraszamy na przytorze. Jak zwykle przygotowaliśmy sporo darmowych atrakcji, będą uwielbiane przez najmłodszych dmuchańce, ale nie tylko. Dzieci będą mogły zagrać w kółko i krzyżyk, twister czy poukładać mega klocki. Do tego mnóstwo warsztatów i różnych, także sportowych aktywności. Zabawa przy skateparku na przytorzu rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do 20. Do zobaczenia. 1 sierpnia będziemy wspominać powstańców warszawskich, jak co roku zawyją syreny przy pomniku pamięci bełchatowian stanie Warta Honorowa, a uczestnicy uroczystości złożą kwiaty. Wieczorem zaś odbędzie się koncert pod tytułem Wyśpiewajmy pamięć. Będzie to okazja do wspólnego śpiewania piosenek żołnierskich, które przypomną o wydarzeniach sprzed 79 lat. Początek koncertu w ogrodach parafialnych przy ulicy Kościuszki o godzinie 20:00. Serdecznie zapraszamy.